Jest to program, który ma służyć opracowaniu planów i projektów na dekarbonizację ciepłownictwa. Plany będą trwały przez 3 lata i jest to stworzone po to, żeby uzyskać jak najlepszy efekt ekologiczny i polepszenie efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych w ogóle dla całego konsorcjum, które zostało zawiązane. Natomiast kolejne prace mają trwać kolejne 10 lat i to już będą na bazie stworzonych właśnie projektów i inżynierii finansowej. Spróbowaliśmy napisać wniosek. To pisanie wniosku trwało pół roku. To było samo w sobie duże wyzwanie, dlatego że cały ten projekt trzeba było zaplanować na etapie pisania wniosku. No i okazało się, że trafiliśmy w potrzeby Komisji Europejskiej i programu LIFE. Wniosek został pozytywnie oceniony. No i mamy teraz 1,5 miliona euro do zagospodarowania na te działania, które będą związane z planowaniem transformacji w spółkach ciepłowniczych. Największym wyzwaniem tego projektu jest to, żeby dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, które w tym projekcie uczestniczą, które są w konsorcjum projektowym, wypracować 10-letnie plany, które umożliwią transformację tych systemów ciepłowniczych w kierunku systemów zdekarbonizowanych, czyli takich, które używają coraz mniej paliw kopalnych na tej osi czasu, jakbyśmy popatrzyli do roku 2050. Celem jest pełna dekarbonizacja. To będzie 17 systemów ciepłowniczych w różnych miastach Polski i tak się składa, że to będą tylko i wyłącznie systemy ECO, bo ECO jest partnerem projektu i wniosło do projektu swoje własne systemy ciepłownicze. Jak wszyscy wiemy, ECO to nie tylko Opole, ale też systemy w innych miastach. Poza tym będą jeszcze systemy, które zostały do projektu wniesione przez partnerów zagranicznych, czyli to będzie miejski system ciepłowniczy w Wilnie na Litwie, to będą 3 systemy ciepłowicze chorwackie, w tym największy to jest w Zagrzebiu i to też będzie duży system, największy, który mamy w ogóle w projekcie, to jest system ciepłowniczy w Rumunii, w Bukareszcie. Cieszę się bardzo, że taka spółka jak ECO angażuje się w myślenie o przyszłości, czyli współpracuje ze światem nauki, z Politechniką Opolską, z Politechniką Śląską, z innymi podmiotami z branży i angażuje się w pracę nad planami rozwojowymi dla branży. To jest bardzo ważne. Jeżeli zostanie wypracowany jakiś sposób zmiany dotychczas funkcjonującego systemu ciepłownictwa, będzie on mógł być wdrożony w naszym mieście. Stąd na przykład mieszkańcy będą mieli bardziej zielone ciepło, że tak powiem. Czyli spółka dąży do tego, żeby korzystać z jak największej liczby źródeł odnawialnych. I to są rozwiązania przyszłościowe. Dzięki wdrażaniu rozwiązań, które będą angażowały zielone źródła ciepła, spółka będzie przechodziła proces transformacji, a z tego w efekcie końcowym skorzystają mieszkańcy. W ramach planowania programów rozwojowych spółek ciepłowniczych będziemy oczywiście wykorzystywać technologię, czyli będziemy bazować na różnego rodzaju rozwiązaniach i rozwiązania będą, no można je ogólnie podzielić na 2 grupy. Pierwsza grupa rozwiązań to będą rozwiązania takie, które dotyczą stricte ciepłownictwa, czyli powiedzmy takie, gdzie produktem końcowym jest ciepło. Cała grupa rozwiązań, które będą bazowały właśnie na technologii pomp ciepła, na technologiach w różnej skali. Będziemy brali pod uwagę różnego rodzaju instalacje odzysku ciepła. One głównie opierają się o wymienniki ciepłownicze, które będziemy zabudowywać na nośnikach, na strumieniach nośników ciepła odpadowego, czyli na przykład na gorących spalinach, które gdzieś trafiają do otoczenia. Przykładem jest za płotem ECO cementownia, która w tej chwili wypuszcza w powietrze spaliny o wysokiej temperaturze. One są nośnikiem ciepła, część z tego ciepła może być użytecznie zagospodarowana. Oprócz tego będziemy brali pod uwagę źródła odnawialne, czyli ciepłownie solarne zlokalizowane na terenach dostępnych w okolicach sieci ciepłowniczej, ale również takie obiekty jak rozproszone kolektory słoneczne, czyli na przykład kolektory, które są zainstalowane na obiektach sportowych, a z których na przykład ciepło nie jest wykorzystywane w okresie, w którym obiekt sportowy nie funkcjonuje. Transformacja sektora ciepłownictwa systemowego jest nieunikniona i oczekiwana przez całe środowisko, przez kilkaset przedsiębiorstw ciepłowniczych, które również są skupione w naszej organizacji. Ten projekt ułatwi i przyspieszy
transformację, czyli konkretne inwestycje w bardzo wielu przedsiębiorstwach w Polsce, ponieważ ten projekt łączy niesamowite kompetencje przedsiębiorstw ciepłowniczych, z których energetyka cieplna Opolszczyzny z pewnością należy do liderów na rynku krajowym, ale łączy również wiedzę naukową i doświadczenia z kilku państw europejskich.